Cześć, 26 czerwca 2023, drugi dzień wyprawy. Miałem spać pod gołym niebem i troszeczkę spałem. Nie wiem, może z godzinę przynajmniej próbowałem, ale komary, no byłem opotolony śpiworem, ale komary dawały tak się we znaki, że poszedłem do namiotu. Niebo czyściutkie było w nocy, bardzo fajnie, przyjemnie, tylko te komary. No i co? Pogoda od rana jest piękna. Trzeba to wykorzystać, płynąć dalej. Dzisiaj cel, nie wiem, może się uda ten międzyrzecz, żeby właśnie wykorzystać warunki pogodowe, jakie są. Są świetne. No i dalej. Ejku. Tutaj miejsce po ognisku. Czy ognisko, a nie miejsce po ognisku. Rzeczy już wywodziłem z namiotu. Tutaj, żeby już się powoli pakować. Tutaj z tyłu właśnie mam rozłożone namioty. No i zaraz będziemy płynąć dalej. O, jak ktoś tu przypłynął. Kajaki stoją tak jak stały, więc jest w porządku. Więc już następne nagranie z łodzi przysłowiowej. I na razie śniadanko. Pozdrawiam i do zobaczenia z dnia drugiego. Dobra, zrobię jeszcze filmik ze środka. Na początku myślałem, że to jest wyspa, ale to jest półwysep. Ze środka tego półwyspu, może nie ze środka, ale z kawałek wejdę do środka z linii brzegowej. No, jest dzień drugi naszej wyprawy, 26 czerwca 2023. Pogoda znowu, jak widać, dopisuje. I tutaj o, podchodzi się pod taką malutką górkę. Po lewej jezioro wielkie, po prawej jezioro wielkie. No i tutaj się wschodzi, no taki wzgórek malutki. No, gdzieś tak za około pół godziny będziemy wypływać. O, taki dół duży. I okolica, dęby piękne. Jeziorko. No i my tam płyniemy. Linii prawej gdzieś tak z 200-300 metrów i będzie wpływ do Obry. W stronę już Międzyrzecza, nie? Aha, no i tutaj stamtąd wczoraj przypłynęliśmy. Piękna korona drzew. Cóż mogę powiedzieć, z dnia drugiego i nie tylko. Mam nadzieję, że kolejne jeszcze trzeci dzień też będzie tak super. Warto tu przyjechać naprawdę dla ludzi, którzy no, chcą się tak sobie odpocząć naprawdę w dzikości. To warto, tylko trzeba się trochę powysilać siłowo. W sensie no, jak kajakiem czy tam pontonem, jakąś łodzią trzeba trochę pomachać. Co charakterystyczne, nikogo teraz i wczoraj totalnie nikogo tutaj nie było, nic nie płynie. Stanowisk rybackich też jakichkolwiek tu nie ma. Rzecz ciekawa, nie wiem, może to jest jakaś, jak to się nazywa, jakiś park krajobrazowy czy coś w stylu. Trochę się baliście, ja się przynajmniej bałem z tym ogniskiem, bo to różnie może być. Ale nic się nie wydarzyło, mam nadzieję nie wydarzy. Więc ja pozdrawiam z dnia drugiego wyprawy, z Grójca Wielkiego do Jeziora Kursko mamy dopłynąć. I dzisiaj chciałbym osiągnąć etap z lekko za Międzyrzeczem w okolicy Świętego Wojciecha. I nic, będę filmował dalej, jak już będziemy na kajakach w dalszej części Obry. Pozdrawiam, cześć. No siemano, jak widać wypływamy, jest drugi dzień wyprawy. Z Jeziora Wielkiego będziemy wpływać do Obry. Tutaj pokażemy. Kolega Tomek jeszcze się nie spakował do końca, ale zaraz będzie odpływał. Jeszcze gimnastyka poranna, no. Coś jeszcze mogę wymyślić? Jogging. Wszystko się da wymyślić. Fitness. No. Dzisiaj w koszulkach płyniemy, ja i Jasiuch, bo jest kurde spalenie wczorajszym słońcem. Dobra, starczy, nie? Tak. I co? I pogoda sprzyja. Teraz zmienimy trochę. No jest flauta. Jak to się fachowo nazywa? Chyba tak. Zacisza na morzu?
No. Żadne to może, ta, ta. Ale ładnie. O. Ja kawałek dam nagrania z hełmu. I tak, my musimy płynąć do lewej. Dobra. Tak. I tam gdzieś powinna być za tym półwyspem. No świeżo to od razu jakoś tak więcej energii człowiek ma. No, no na razie. Na razie. Zaraz się zesramy. To prawda. Musimy trochę odświeżyć skoordynowanie ruchu. No, tak lekko sobie możemy płynąć. No, pogoda jest super, bo jest bezwiecznie. Przez jakiś wiaterek, ale nie wiadomo o czym mówię. Już drugą, bo nas znowu coś nie zaczyna. Dobra, tylko wyłączę kamerkę. Zdejmę to z hełmu. No tutaj też widzisz. Cisza, spokój naprawdę. Dobra, wpłyniemy na obrę, to sfilmujemy dalszą część wyprawy. Tutaj wpływamy do obry. No tak się wydaje, że to jest to, ale to chyba nic innego nie może być. Tu jest właśnie z tyłu wpływ. Wypływ raczej jeziora. Jeziora wielkiego do tego, do obry. No jest prąd. To na pewno jest to. Nie? Bardzo dużo czapli. Już widziałem chyba trzy rodzaje. Szara, biała. Czarna, chyba że te szare to są jakieś młode, jeszcze się nie ukoloryzowały za bardzo. No i za jakiś moment włączę kamerkę, żeby pokazać tą część obry. Chyba tutaj lasem już będziemy płynąć z tego, co Tomek mówił. Ale to się okaże, koszulka schnie. O. Kaczki. Tutaj po lewej stronie dużo zabudowań było, jak na takie tutaj dzikości. Jakieś takie porządne domki, nie jakieś takie, nie wiem, tam ze sklejki. Czy jest jakiś płyt, tylko takie porządne całkiem. No dobra. Czaple są po prostu wszędzie. GoPro tego nie pokaże ze względu na zoom, ale tam na drzewie, tam przede mną, jedna sobie. O, o leci, może będzie coś widać. One jak sępy wyglądają w ogóle, nie? Dobra, to do później. No, tu mamy przed sobą most na obrze, całkiem blisko jeziora, gdzieś nie wiem, z 500 metrów, faktycznie, tak jak wczoraj Tomek mówił. Nie wiem, co to za numer drogi, ale tu kumpel miał taki jeszcze czwarty dzisiaj dojechać, ale się nie zdecydował, myślał dwa dni czy trzy i dalej się nie zdecydował, dzisiaj już ostatecznie. No, obra jest tutaj fajna, bo jest linia lasu, cały czas, o, tu przy brzegu. Taki most, to ja coś ludzie, rzadko spotykani, ale są, co oni tam kombinują, no i tak to wygląda. Dobry. Dobry. No, nie zwracają na nas uwagi. No taki odcinek obry tutaj, zaraz za jeziorem wielkim. Cały czas pogoda, jak widać, sprzyja bardzo. Zaczynają się już takie zwalone drzewa. Później pewnie będzie gorzej. Ale teraz jest git. No dobra. Drugi dzień wyprawy, 26 czerwca 2023. Gorce. I co ja gadam, gorce. Grójec Wielki i cel Jezioro Kursk ostateczny. Zamostowo konkretnie. O, i teraz tu. No, zrobiliśmy sobie przerwę na kąpiel w obrze, bo jest fajna miejscówka. Woda bardzo ciepła, dno twarde.
więc jest, jest ok. To skóra jest popalona słońcem i czuć to mocno wchodząc do takiej wody chłodnej. Ale jest super. Uja! No. Płaś. Zaraz, no mówię ci. Miejscowa wygląda. Tak. Tam jest chyba być może przenoska. Mam nadzieję, że nie. I na takim odcinku słoneczko piękne się kąpiemy. Coś tu widać? Tak. Wiaterek, no nie, no warunki są kurde 100% i nawet więcej, jeżeli można tak to określić. Że ten, co, ja się będę się kąpał? Co patrzę, a ten, wczesny dużo ryb tu jest takich małych. Śniętych? Nie, tak malutkie. Tu nie będzie śniętych. No, czekamy na kumpla. Zaraz dopłynie. A ja pozdrawiam i może zrobię nurkowanie jeszcze z tamtą kamerką. Drugi dzień wyprawy, 26 czerwiec 2023. No, drugi dzień wyprawy, z drugiej kamerki filmowanie zrobimy, czy pod wodą będzie coś widać. Się zanurzę z tym i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Fajna miejscowa na kąpiel. Jest, jest, no. Będzie przenoska? Będzie przez... O ja. I pod kątem czy ten? A nie, jeszcze się woda jeszcze nie zbiera, nie? Chcesz się wykąpać? Rozpiętrza się jeszcze, nie? Chcesz się wykąpać? No tak, no. Gorąco jest. No zajebiście. Ale ciepło. Jak raki jest. No. No. Ja wiem. Czekaj, sobie robię jak spod wody, czy coś będzie widać. Wypas. Co, Jasiu, już masz dochę, widzę. Przyzwyczajcie. No, wiem. Ale słuchaj, jak wejdziesz do wody normalnie, musisz to zrobić. W każdym razie, słuchajcie ludzie, za jeziorem wielkim, lekciutko za mostem, świetna miejscówka na kąpiel. I tyle z tego na dzisiaj. Nie no, na dzisiaj to nie tyle, ale później będziemy nagrywać. Tutaj za jeziorem, no po tym miejscu kąpielowym, obra jest naprawdę, no nie wiem jak to nazwać, no urokliwa, piękna. Lasy sosnowe, moje ulubione, to są takie czyste lasy, całkiem szeroka, czasami są zwężenia tej rzeki tutaj, prąd jest całkiem mocny, to znaczy jak się tam kąpaliśmy, czekaj, jak się tam kąpaliśmy, to znosiło, czuć było jak człowiek żabką pod prąd i stawał w miejscu, nie? Dopiero trzeba było mocniej przycisnąć, żeby troszeczkę po ten prąd podpłynąć, nie? O, zobacz, jaka tu miejscówka na ognisko. Chociaż tu by był trochę problem, bo nie wolno palić tak ognisk przy lesie, przy samej wodzie najlepiej, nie? No, ładnie, ładnie. Tu szybko będziemy płynąć, bo na mapie odcinek tej Obry jest tutaj za jeziorem wielkim prosty. No, biorąc pod uwagę to, co później, nie? Te meandrowanie. Po kąpieli człowiek odświeżony, bardzo fajna sprawa, szczególnie w taką pogodę. Cieplutka woda pomimo tego nurtu, ale ona się tu szybko nagrzewa, bo prąd jest malutki, nie? Dobra, to płyniemy, drugi dzień wyprawy, 26 czerwiec 2023. No, odcinek za... O!
odcinek za tym jeziorem wielkim jest naprawdę tutaj obry fajny. Już do Międzyrzecza raczej będzie nam towarzyszyć las przy brzegu, przy obu, no może nie tak do końca tu akurat jest trzcina, ale tam jest zaraz las. Dobra, płynie się szybko, bo rzeka jest w miarę szeroka. Prąd też jest w miarę sensowny. No i nie ma dużo jakichś takich przeszkadzajek. W zasadzie nie ma żadnych. Można się rozpędzić. Myślę, że płyniemy z 7 km na godzinę. Tak jak patrzę po trzcinie, która jest mijana. No i co? I to są tutaj... Tutaj leci droga, chyba na 137 dalej. Przez Międzyrzecz do Sulęcina, czyli ta droga 137 po mojej prawej tutaj. No i zbliżamy się do Rańska. O, to pozdrowienia dla mojej żony kochanej Dagmara, bo ona tam lata młodości w tym Rańsku spędzała, więc chyba w nie będziemy je mijać. Może gdzieś nawet tutaj, gdzieś na tej wysokości, nie wiem, ale jak rozpoznam, że to miejsce, to podpłyniemy. No i tak tu widok z GoPro zamontowanego na kasku rowerowym wygląda. O, teraz to trzcin. Nie, no to jest bardzo fajne. Ale są takie odcinki, że faktycznie nie ma podejścia z brzegu. Ale zaraz, no, mija paręnaście, parędziesiąt metrów i już jest. Dobra, to ja teraz trochę tego muszę wyjąć. Kamerkę i włączę. Jesteśmy na odcinku, cały czas Jezioro Wielkie. Drugi dzień wyprawy, 26 czerwca 2023. Jesteśmy na odcinku cały czas Jezioro Wielkie, Międzyrzecz, po drodze Policko będzie. Całkiem dobrze, odcinek jest bardzo fajny, w sensie prosty, fizycznie taki, jakby na mapę patrzeć, prosty i też fizycznie prosty, jeżeli chodzi tutaj o machanie. Proszę? Tutaj? No to możesz, no dawaj, robimy. Robimy tutaj pauzę. Tak, jeżeli chodzi o taki wyczyn fizyczny, nie jest trudny. No tutaj znowu taki odcinek niezbyt szałowy z tego względu, że no Jasiu narzeka na robale, czające się w tych trzcinach. Ale podejście jest gówniane, nie? Czyli po prostu nie da. Ale tu sobie teraz robimy przerwę. A chwilę, poczekamy to. Tak, no i co? Jest super, bardzo dobra pogoda cały czas. O, tu może sobie kąpiel zrobimy, chociaż słaba jest woda, bo nurt jest trochę taki. O. No to pakuj się młodzież. O, i tutaj po środku niczego. Jak to mówi ten youtuber, podróżnik, on się nie określa youtuberem, tylko Michał Pater. O, tam jakieś zabudowania widzę i to są, słuchaj, to są chyba zabudowania, które lecą na drodze 137. Nie no, z takim tempem to my naprawdę dzisiaj ten Międzyrzecz osiągniemy. Ale jak na razie, jak widać, puściutko. Fajniutko. Dobra Jasiu, to wyciągnij z bagażnika wodę odkażającą na rany. Nie mogę, wiesz, no cenzura jest na YouTubie, nie? Nie wolno. Nie, nie wolno. Tak jak dzisiaj się mówi o Rzymianach. Rzymianie. Przez Z z kropką. Rzymianie, nowe pokolenie. Tak, tak. Kurde. Acia. Dobra, o ja. I tą Pepsi też, nie? Nogi pokaleczone. Proszę?
A, właśnie, mapę też, no. Kurde, nogi pokaleczone, trzeba się ten... Trzeba odkazić. No dobra, więc taka miejscowa, odcinek jest bardzo fajny, już mówiłem, jaki to odcinek, dzień drugi. I będziemy filmować dalej, w dalszej części podróży. No, żeby to przedstawić jakoś na mapie, żeby człowiek miał wyobrażenie. Zaraz. O, Jezioro Wielkie. Dzisiaj z tego cypeleczka wypłynęliśmy i płyniemy tutaj tym odcinkiem. Tu, żeby dopłynąć do Międzyrzecza. Może się uda. W każdym razie ja tutaj w oddali widzę budynki. Jeden budynek to albo jest właśnie Tyrańsko, albo Policko. Całkiem możliwe, że to może być już Policko, nie? Więc, no bo to jest prościutki odcinek, bardzo, nie? I całkiem możliwe, że to jest tak, jak mówię. Dobra, czas na przerwę. No, jesteśmy w okolicach Hrańska-Policka. Wpierw Hrańsko, a później Policko. Ciekawe rozlewisko w Obrze. Na mapie tego, no, mam mapę 1 do 100 tysięcy, więc może i nie było to zaznaczone. Ale mocno się to rozszerzyło. Wszystko, jak widać. No i tak właśnie, nie wiem, ja tak kurwa mi się wydaje, że my będziemy bardziej przy Policku niż przy tym Rańsku. Ale no to tak Mara mi może podpowie, bo ona tutaj chodziła nad Obrę, no nie wiem, bardzo to jest ciekawe. O, może tak pokażę, że jest naprawdę szeroko. I tutaj też, jak widać. No dobra, płyniemy, zobaczymy, co będzie dalej. Drugi dzień wyprawy, 26 czerwca 2023. Czekaj, ja trochę stanę. Patrzcie. Zobaczcie, co tutaj mamy. Jakie miłe zwierzątko. Nie, Jasiu, odpłyń trochę. Żeby go nie ukuć, bo będzie waliło, nie? No. Cześć, misiu. Ale jaki napuchnięty, kuźwa. On, ciekawe, co on to kurde robił. No właśnie. I tu płytko w ogóle. Świnko. Chrum, chrum. Chrum, 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 chrum. Ja pierdolę. Ale kurna napuchnięty. Jakby go teraz tak jakąś igiełką ukuć, ale by poszło. No. I co ty na to? Zobacz, jaki udziec. Kto się wykąpie za 1000 zł tutaj? Co? Kto się wykąpie tu za 1000 zł? Za 100 bym się wykąpał. O kurwa, ale tak, za 100? Ale nie wali aż tak strasznie. Kurde, przypomniała mi się okładka Pink Floyd, Animals. Tam te świnie, co latały. No, teraz śmierdzi. Tak. Teraz, no. Cześć, świnko, pa, pa. O, jesteśmy w Hrańsku. To jest chyba, to są chyba właśnie znajomi Dagmary, mi się wydaje. Bo ona coś takiego mówiła, że to jest nad samą Obrą, nie? Tam jest taki domek żółtawy, no możliwe. No to sobie przypomnisz, że ona dawne czasy. O, tutaj mieliśmy. Aha. No to zaraz mamy Policko. Ja już biorę się za wysłuchanie. Bardzo fajnie. Dobra, drugi dzień wyprawy.
Cały czas szeroka Obra jest tutaj mocno. W ogóle to jest taka w miarę szeroka rzeka. Ja myślę, że my jesteśmy, kurde, albo na Policku, albo w albo trochę już za. Biorąc pod uwagę, jak wczoraj szybko dopłynęliśmy. No, więc całkiem możliwe. Dobra, 26 czerwca 2023, drugi dzień wyprawy. Dobra. No, tutaj jest właśnie w okolicach, no myślę, że tego Policka. Obra, kurde, jest super twarde dno, naprawdę. Super naprawdę twarde dno, naprawdę. W każdym razie, no cudo, kurde, i... Radzę nie ściągać koszulki, później po prostu z nią wejść. Będzie fajnie chłodzić ciało. Więc zalecam. Kurde, mistrzostwo świata, weź się Jasiu też wykąp. Tu jest zero, jest nurtu, nic. Zaraz pójdę. Więc mistrzostwo świata, więc naprawdę i w ogóle. Ja sobie tego... Ten kask chyba można moczyć, nie? Świetna miejscowa na kąpiel! No chyba tak. No, mówię ci. Podciągnąć się do tego? Do brzegu? Nie, to chyba stąd wejdę, nie? No, ale wiesz co, kajak, bo ktoś musi być w kajaku, nie? Albo dobra, czekaj, ja się pochlapię, ty wejdziesz i ja potrzymam kajak. No. Nie, nie, tu żadnego nie ma. Jako takiego. A kurna. Jeszcze raz zobaczę, jak spod wody będzie to wyglądać. Wow, kurde. Skakujcie w koszulach. Bo to świetnie chłodzi, nie? Dobra, cały czas nagrywa. Dobrze trzymają te bateryjki. Więc taka okolica. Mój ukochany las sosnowy. Jeszcze raz zobaczę, jak to będzie pod wodą wyglądać. No, jak się wlazło. Dobra, pozdrawiamy, wyłączamy. Kurwa, coś mnie gryzie pod spodem. Dobra, Jasiu, bo się taśma kończy, kurwa. Muszę wejść? No. Nie, ale to powoli, ja wiem, bo ja też... Nie, jak... jest ten. Ja ci powiem, ja sam wchodzę do wody jak dziewczynka, ale ona jest ciepła. Ona jest naprawdę ciepła. Nie, ja wiem, tylko z rozgrzanego... Tak, ten, no to dlatego delikatnie łokcie, do łokci sobie rękę zrób. No jest przyjemna, nie? To czuję, to pasuje, to jest wciąż. Wiem, wiem, może się zgadza. No. Teraz dała. No i faktycznie, prądu nie ma w ogóle. Nie. To minimalne. Ech, te kajaki trzeba jakoś, kurwa... Brzeg jest bardzo stromy, więc trzeba go... Tam kurwa dziobem trochę chociaż wetknąć. O. No. Będzie kurde w ogóle. O! Ja nie czekam na to. Ale jakość jest w ogóle zajebista z tego, już to widać, nie? Będziesz miał to oglądać nocami. Zobacz, jaka jest fajna jakość. O. Kurde, i teraz kurwa zaczęło się chmurzyć. Ja pierdzielę. No masakra. To po co ja się moczyłem? Dobra, jeszcze raz. Te chmury takie, kurde. Nagrywania.
drugiego dnia wyprawy na tym odcinku i lecimy dalej. Piękny ząb na trasie. No, Zarańskiem gdzieś z kilometr. Zarańskiem gdzieś z kilometr. No i tutaj zaraz Policko. Ale ładnie. Jakieś takie pozwijane coś, sucha część. Nie? Aha, ułamana gałąź. A, no. Ładne, naprawdę. Tutaj była taka szeroka ta obra. Ja tam, tutaj wszystko. Okej. Okay. No i tutaj się zwęży. O, jeszcze to zobaczymy tutaj z tej strony. O, ale kurna jebitny. Zobacz, jakie to odboczne jaka gałąź, kurde, prawie że jak główna. O, a to się znowu robi taki kurna Saigon. Człowiek ma wrażenie, że zaraz żółtki wybiegną z tej trzciny i będą strzelać z kałaśnikowa. Dobra, płyniemy. Muchy atakują. No, prawdopodobnie miejscowość Policko. Więc jeszcze to Międzyrzecza. Kawałek, ale jest taki nieduży, nie? Tutaj ludzie się śpiłują. O, najprawdopodobniej Policko. O! Ty, a ja takiego mostu nie pamiętam. Czekaj. Czy tu się jechało? Tędy... Kurde, wszystkie nazwy są podwracane, widzisz? Tak. Może na mostu widzę co? Frejm. No właśnie. Zapisany most. Ale czekaj, to na mapie będzie. Ale czekaj, jak ja tu gdzieś jeździłem, nie pamiętam tego za bardzo. Kurde, jak na złość. No tam mamy nazwę miejscowości, ale kurde jest odwrócone. O, ale może tu coś będzie? Nie wiem, co to za most. Tam jest jakaś tablica. Biała. No widzę, widzę. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny most wolności albo most tolerancji. Ani kultury. No, ani kultury. O, coś tu jest napisane. Stanica... O, Policko, no dobra, dobra. Czyli jesteśmy w Policku. Nie pamiętam tego mostu, na który jechałem. Cześć Policko, ale mijamy was szerokim łukiem. Omijamy was szerokim łukiem. O, jaki most. Dobra, czyli teraz się zaczną te meandry niedługo, wiesz? Już w zasadzie chyba od tego momentu. Tak? No. Najtrudniej. No, to... No, czasochłodne będzie, nie? Żeby nie było, że ty nie wiosłuję, że tylko filmuję i Jasiu musi wszystko dymać. Ale to tak nie jest. No, cóż tu mogę powiedzieć. No, któryś raz to powiem, że jak synuś mój Raduś urośnie, będzie miał okazję oglądać te nagrania, że jak wojna nie rozprzestrzeni się rosyjsko-ukraińska na nasz kraj, nie daj Bóg, więc jak będzie miał okazję sobie to wszystko obejrzeć, to złapie zajawkę i będzie kontynuował to co stare, nie?
tak, jesteśmy ze 100 metrów za Polickiem i płyniemy w stronę Międzyrzecza. Jeszcze ten żółwin będzie, tylko że on będzie bardziej po, no chyba na prawym stronie, na prawej stronie rzeki i oddalony od rzeki trochę. Zobaczymy. W każdym razie płyniemy. No, tuż za Polickiem. Kurde, tak zrobiło to na nas wrażenie, bo proszę zwrócić uwagę na roślinność, nie? Jak w jakimś tropikalnym kraju. A to są lipy, to są lipy. Można z ukosa na prędkości, od tamtego brzegu. Aha, no, no, no. Dobra. Ale ja teraz tu o roślinności. Kurde, nie są. Aha, no, no, na lewo. Zobacz, jakaś ściana, nie? A tu bluszcz. Zaraz, no już. No i tutaj, no i tu jest ten odcinek, będzie meandrująca Obra, mocno. A ten pomost to już był, czy co? Dobra. No, dotarliśmy. Jakaś taka miejscowa. No ale już troszeczkę za Polickiem. Kemping tam był, Policko. Miejsce biwakowe. Dobra, to tak, woda. To jest gazowane? Nie. A, no to tym lepiej, nie? Chyba tak. Zupka chińska, jakaś gulaszowa. Myślę, że starczy. Wodę kupimy w Międzyrzeczu. O, i taka kiełbacha, o której mówiłem we wstępnym filmie. Co to jest? We wstępnym filmie Polska surowa dojrzewająca, jakoś tak to się nazywa. Kurwa, ty końskie nie. No to wiesz, każdy chce żyć. Ja też. No, no też. No i nożykiem. Co dawaj w zupę wstawiasz? No, dawaj, palaj. A czekaj, bo ja mam chyba zaksy. O. Zobacz. Kurde, no żeby teraz spokojnie. Będzie męczyło. Dobra, starczy. No, do zupeczki. No się raz, dwa zrobi. Tylko... Dasz ty kiełachy? Trochę. No ty nie lubisz? No czy lubię, ale nie, jest zupę. Spotkawaj. Cyk. A okolica taka... No, pod taką wiatą siedzimy. Tam żeśmy zostawili, a ja tylko zobaczę. O, kurna! Ale mi coś... Co to było? Co ty gadasz? No, ale normalnie jak igłą ukłucie, nie? No. Pod taką wiatą siedzimy. No i tutaj już Odra... Obra meandruje. Chwila na posiłek i będziemy płynąć dalej. Drugi dzień wyprawy. Ej, to jest chyba włączone ten takie zaginanie rzeczywistości. No nie wiem, tak widzę po obrazie, ale to nieważne. Te horyzontalne takie jakby, nie? No i płyniemy dalej na Międzyrzecz po przerwie obiadowej. Uważaj tam, jak to się nagrywa, nie? Kurna, to jest muł, a miał być piasek. I się zapadam. Ujo. Nie, to konkretnie. No. Pojenek, siarkowodór, czujecie? Co to? Tam to z pomostu musiał być. Z pomostu zejść. No. Zobacz, co zrobiłem. Ale się zestrzałem, ja pierdzielę. Ale daje, no. Łyżkę mogę od razu oddać? No to dobra, nie. O! To jest zupełnie inaczej. O, teraz znam ten ból, Jasiu, bo ty mówiłeś, że zimno, nie? No. No i teraz mam to samo. No. Jest, jest! Co? Zimno. No jest, jest! No ciężko się tak zanurzyć, faktycznie. Ale jest to konieczne.
Dla kontentu. No. No, wodę lekko po kolano. Znaczy lekko, ponad kolano. Prąd jest spoko. Kurde, uszy mi zatkało. Zapraszamy do lokalnego baru. Jakieś kamienie tu leżą. Patrz jak spycha. Co panowie, zbieramy się zaraz, nie? Płyniemy, no. I płyniemy. Mi się pomyliło, nie na żaden północny, bo ja źle spojrzałem na mapę. Znaczy, to jest mapa Pojezierza Lubuskiego i sobie spojrzałem w lewo, myśląc, że to wschód. Nie w lewo, tylko w prawo. A to jest zachód, więc płyniemy na północny zachód, nie? Dobra, to tyle. Z dnia drugiego wyprawy. Płyniemy już w stronę Międzyrzecza, jesteśmy już gdzieś 2 km za Polickiem. Obraz się tutaj przedstawia w następujący sposób, tak jak na załączonym obrazku. Zresztą te widoki się zmieniają dosyć często, no ale mówię, szczegółowo to jest gdzieś tak z 2 km za Polickiem. Na zalewie bledzewskim, czy bleckim, nie wiem jak to się mówi, będą też takie, tak jak tu Jasiu mówisz, w kanionie jakby takim płyniemy, to tam też tak będzie, jeszcze wyżej nawet, nie? Jeszcze nawet wyżej. Podziemna ta. Nie podziemna, to ja są podziemne, pod wodą. Kurde, przez tą wodę mi się odkleił ten. Gąbka. A ciu, bo to nie jest do nurkowania. Dobra, tam jest tył. Tak wygląda. No. Fajna, szeroka, tutaj jest obra płytka. Więc w sumie w każdym miejscu tutaj widoczny można się kąpać. Twarde dno, bo wiosłem da się to wyczuć. No i dobra, do Międzyrzecza myślę, że mamy gdzieś z 8 km. No, myślę, że tak coś takiego, tak dokładnie, nie? Z 8 km, więc to wychodzi no, do 2 godzin maksymalnie, nie? Do 2 godzin tutaj kajaki. Dobra, płyniemy dalej. Relacja z drugiego dnia wyprawy. Cześć, drugi dzień wyprawy. Dotarliśmy do Żółwina. Tutaj kajaki zostawiamy. Jest napisane, że jezioro Żółwin gdzieś tam jest i tak dalej. Tak, jest to biwak ekologiczny, jak widać na załączonym obrazku. My płyniemy w tamtą stronę do Międzyrzecza, a teraz idziemy zobaczyć asfalt. Dawno go nie widzieliśmy. Od czasu wypłynięcia, rzeka, piękne widoki, już mam tego dość. Przyroda przestała mnie interesować, teraz idziemy zobaczyć idziemy zobaczyć kawałek asfaltu. Nie? Nie ma to jak asfalt po tak długim czasie tej cholernej przyrody.
No właśnie, a nie, czekaj, a co to jest? Nie, ale to jest jakaś jeszcze inna droga, o której myślałem, że leci na Międzyrzecz. To nie jest to, uważaj, uważaj, to nie jest to 37. O, a tam po drugiej stronie mamy... Jezioro. Tak, jezioro Żółwin. Jedzie samochód. Stąd tam żółwie. No może, może, może stąd nazwa, bo przecież mamy polskie żółwie, nie? A no właśnie, dobrze. Dobrze, żeś to rozkminił. Chyba skrytą. No. Nie odpłyną makajki? Proszę? Nie odpłyną makajki? Nie powinny. No zaraz pójdziemy sprawdzić. Tu przed sobą mamy jezioro Żółwin, a tam na lewo Kurwin. Jezioro też. Nie, ja sobie robię. Dobra, nie, ja tam nie będę tam szedł, bo jest jeszcze kawałek. O, jest jakiś pomost. Ła. No, piękna pogoda. I jak? Braku nie znalazłem. Proszę? Braku nie znalazłem. Ale jest... Nie? Nie, tu nikt. A tu też było, ale ten... A to wiesz, to nie, że potem coś tam, co się łączy z tymi, naczyniącą, nie? No. Ale tam już nie wiem, bo to są ten. Porobili, widzisz, to jest zdawał mostek i już dalej nie ma dostępu, nie? No, to jest jezioro. Jezioro Żółwin. Jesteśmy w drodze do Międzyrzecza na rzece Obrze. Na rzece Obra. No, co przed nami jeszcze? Tam jest Kuligowo? No właśnie widziałem znak, nie? Dobra, to ja pozdrawiam z tego dnia na razie kolejny raz i w drodze do Międzyrzecza, drugi dzień wyprawy, gdzieś po 16 godzinie jest, więc dzisiaj płyniemy już, ale dzisiaj luźnie płyniemy, 6 godzin, nie? Będąc po prostu w kajaku, ale już tak no, więcej przerw, więcej kąpieli. No i sobie zobacz. Pewnie, dobra. Most w Żółwinie. Tak patrzyliśmy na... O, Jan. Wycofasz? Patrzyliśmy na mapę i jeszcze w związku z tym, że ta rzeka trochę tak meandruje. No dawaj, dawaj, na ten. Meandruje to... trochę czasu dzisiaj nam zleciało, jest koło godziny teraz 17. No i mamy tak jeszcze trochę do przypłynięcia. Nie, to jest tak, bo no dobra. Proszę. Nie, taki pojebany. No normalnie, czekaj. Nie. No, czekaj, czekaj. No i w związku z tym, że mamy... no jest ta godzina, mamy jeszcze tak 6 km do Międzyrzecza tymi meandrami, więc trzeba trochę przykitować, nie? Dobra. Żółwin, drugi dzień wyprawy. Będziemy dzisiaj spać pewnie podobnie jak wczoraj, czyli koło 20 godziny dziś. Pozdrawiam. No i tutaj się zaczyna taki odcinek, gdzie trzeba manewrować. Tu nie wiosłuje się. No, i tak już uderzymy w brzeg. No, leżą kłody drzew, ale jak, nie wiem, nie chcę się teraz wyjmować kamerki, no, ten, są pościnane, widać, po prostu z piłą lata, jest to obcinane właśnie, żeby ludzie sobie mogli w miarę sprawnie spływać. Nie wiem, co tylko tak wygląda, ale jest na luzie, nie? Powiem tak, jeżeli ktoś wybiera jednodniową wyprawę, taką na parę godzin, że nie musi ze sobą targać plecaków, tam tych śpiworów, namiotów, to jest na jedną osobę, o wiele bardziej komfortowo. Dlatego, że kajak jest krótszy,
No i to manewrowanie jest prostsze. Słyszysz, jak on strzela? Ten jest krótszy kajak, manewrowanie jest prostsze. Tak, oczywiście, waga robi swoje. A my tutaj tą długością trochę przegrywamy kajaka, bo to jest 5 metrów. I ten, no jest super. Zaznaczam, to jest drugi dzień wyprawy. Potrzebne mi jest to do montażu filmu. Proszę? Tak, pod tą gałęzią. To jest poprawnie. No. Puść go teraz, nie machaj. Dobra, i teraz trzeba. Dobra. Płyniemy dalej, na międzyrzecz. Dobra, nagrywa już. Dobra. No i tutaj mamy do czynienia z konarem na rzece. A ja nie chcę głęboko. Możecie kryć. Ale się nie utopić. Tyłek trochę schowaj. Dupa wystaje? Tak. No to nice. O. Tak, będziemy cenzurować. Dupa El Conquistador. Ja pindole. No i tu chwytamy ten. Kurwa, dałem po palcach. Na razie nie boli, bo się ten. Wiem dlaczego, ale zaraz będzie. Mam wyjść? Co? Wyjść? Ja zobaczę sobie, jak tu jest głęboko. Bo jeżeli jest płytko, to ja sobie wejdę. Nie. Jest głęboko. Ja mogę iść do przodu i też sobie tutaj stanąć. Po prawej. Ja sobie po prostu. Może wysiąść. Dobra, to teraz tak. Musisz jeść od... Wysiąść, Jasiu. No weź to sobie na głowę tam przy... Albo mi daj na głowę. Czekaj, na razie nie wychodź. Ja ci będę trzymać kajak. I ty, wiosła. Wiosła ucieknie. Dobra. O, czekaj. Dobra, teraz wychodź. Tu wejdź na moje. O. I on jest teraz pusty, spróbuj go przyciągnąć. Tylko się nie wpierdolę. Dobra. Czekaj, ja bym musiał... Przejdź na tamtą stronę. Tej kłody, nie? Przejdź na... Czekaj, to po środku, żeby kajak nie pękł, kurwa. Ale nie, spoko. Dobra. Czekaj. Noga w wiosło. Dobra, poszedł. O. O. Dobra, czekaj. Spoko. I teraz tak, wsiądź do kajaka, ja będę pomagał tutaj. To nie, tego przypniemy może, co najpierw? Nie, wsiądź i podpłyń do... Ja ci go tu trzymam. Wsiadaj do kajaka, podpłyń do brzegu. A ja Tomkowi pomogę. Ja sobie poradzę. Nie, no siadaj. Już siadajcie obydwaj. Nie, no nie poradzisz. Jak to? Jest za ciężki. Mówię ci. I podpłyń sobie... Ja cię trzymam, Jasiu, spokojnie. I podpłyń do brzegu, nie? Wyjmij sobie wiosło, ja cię trzymam. O, dobra. A ja sobie później wejdę na brzeg. Dobra. Okej. Czekaj. Stoisz tam równo?
ale... A nie, ty byś musiał kurwa wysiąść, bo ja cię chyba... Czekaj. No, tu sobie jeszcze bagaże, nie ciągniesz. No, dobra. Słabo. Słabo. A tu są garne. Jestem cyk. To co jest? Dobra. O kurna, chłopie. Miał rację. Co? Siada, ja cię już tego z tego. Podam wiosło. No tu się ktoś z piłą nie pojawił. A to musiał ktoś z piłą czasami takie... No nie, no to widać są pocięte te, no ale... Miętko, nie? Tak, ale tutaj jest dzisiaj coś słabo. O ja pierdziele, dziki. Patrz. O ja pierdy. Kurwa, patrz. Po kolana. O ja pierdziele, tu jest bagno. Kurde. Dobra. Koniec tego nagrywania, kurwa. No tutaj cały czas w stronę Międzyrzecza, drugi dzień wyprawy. Bardzo ładna ta obra tutaj jest. Klasyczny las sosnowy, po lewej, po prawej bardziej mieszany. Jak widać słoneczko cały czas dopisuje, pogoda ogólnie. Prąd czasami mocniejszy, czasami lżejszy, ale mówię, obra to jest dla takich emerytów bardziej. Tym bardziej jak ktoś wybiera takie krótkodystansowe, jakieś tam mówię, parę godzin na cienki, to spokojnie. Jakieś tam no trzeba mieć wprawy w przenoszeniu właśnie kajaka poprzez ten. No a na długie dystanse, jakie my płyniemy, bo to prawie 100 km z tego co tam wyliczyliśmy, no to w tą dycha, nie? O, proszę. Co tu kurwa jest przed nami? Ja będę musiał kamerkę ściągnąć, żeby nie uderzyć. Czekaj. A to bomba. Teraz będziemy musieli przepływać. Nie, to nie. Na łeb. O, teraz płyniemy przez takie tutaj zwalisko. Ajajaj, tu będzie gałąź. Ale się przeszło. Nie, tutaj. Kurde, gdyby nie ten kapelusz, to masakra by była. Czekaj, sobie zmoczę. Dobra, i tu kolejna przeszkoda. Kurde, tam mogliśmy, ale dobra. Ty, on się chyba mi tam... Kurde, zbił się. Widzę, że tego Pro 11 ma lepsze baterie, ma mocniejszą.
Tak? Tak, w porównaniu. Tam, bo tam było faktycznie w recenzji czytałem, że właśnie jeżeli chodzi o jakieś konkrety, to bateria jest mocniejsza, nie? I to widać po zużyciu. Dobra, kapelusz namoczony, płyniemy dalej w stronę Międzyrzecza. No i kolejna taka na odcinku. Aha, tu minęliśmy taki znak, gdzie jest napisane rzeka Obra 63 km. Czy to jest od źródła 63 km? Czy jeszcze 63 km do ujścia Warty? Ale wydaje mi się, że od źródła, bo ona uchodzi w tym, w Skwierzynie, nie? Do... Czekaj. Uchodzi w Skwierzynie do Warty, a do Skwierzyny stąd, licząc od Międzyrzecza. Nie, tu. Co? Tył. Aha, tył. Licząc od Międzyrzecza drogą do... Kurwa. Z której strony tam? No. Teraz. Strasznie za prąd. Tak, no. I tak nas, bo jest prąd, nie? No, jest gdzieś 20 km. No i takie właśnie cudeńka na rzece powodują największe zużycie czasu. Nie? No ale wiesz, cały odcinek od Grójca Wielkiego w zasadzie prosto. Tak. Cały czas, teraz dopiero. Od... Tylko, że tam dużo stało, nie? Odkąd? Od Policka, nie? Chyba tak się zrobi. Nie wiem. Się to sprawdzi. Dobra. Zbliżamy się, no nie wiem czy powoli, ale stąd, z tego miejsca co teraz jesteśmy, do Gorzycy mamy według znaku, który był na drzewie, 4 godziny. A zbliżamy się do Międzyrzecza, no podejrzewam do centrum miasta, nie wiem, no z 3 km może jeszcze. Teraz jest taki odcinek prosty, zaraz pokażę. Tu coś jest napisane. O, a Obrzyce. O, no to Obrzyce to jest dzielnia Międzyrzecza. To jest dzielnia Międzyrzecza już. Tylko zależy gdzie się ten nad Obrą, te Obrzyce znajdują, gdzie jest ten ośrodek, nie? 55 odcinek Obry jest napisane. Od ostatniego takiego znaku minęło 9 km w takim razie, bo tam było napisane. Nie, 63. 8, no to 8, no 8 km zrobiliśmy. Tutaj tak wygląda ten odcinek. W drodze do Międzyrzecza. Mówię, chyba z 3 km. A teraz godzina może być... O której wtedy wypływaliśmy? W pół do piątej? Czy szesnej? No to teraz już jest na pewno gdzieś po 17 z grubo, nie? No mamy jeszcze troszeczkę przypłynięcia na dzisiaj, żeby... Bo trzeba przypłynąć cały Międzyrzecz i jeszcze troszeczkę kawałek. No. Tak się tutaj prezentuje. Rzeka. I co, kolega Tomek postanowił zostać z nami, czyli płynie do końca, do jeziora Kursko, bo dzisiaj mieliśmy razem spędzić nockę za Międzyrzeczem w okolicy Świętego Wojciecha. On jutro miał odbijać, ale płynie ambitnie. Dobra, Siu, ja wyłączę kamerę. Dobra. Więc pozdrawiam z drugiego dnia wyprawy. No, tutaj przenoska. Kolejna. Tak. Ale za to zobaczcie, jak prąd się ten zwiększył. Leci ładnie. O, tam grubo. Dobra, to ja się trzymaj, będziesz filmik, a ja wyjdę. O, tak. To się tego. Dobra, wystawiać tu. Uważaj na głowę. Tak. Czy to jest głęboko?
Może wyjdę, co tutaj też? Wyjdź, tak. Nie, zaraz. To znaczy tak, ale w którym momencie? Chciałem się przedostać. Nie, Piotrek, ja tu mogę stanąć, a ty, wiesz? Co, co? Na tym kiu po prawej. Ja tu wyjdę. No. No dobra, to dobra. Dobra, dobra, okej, ja wezmę kamerkę. Co? Ty musisz uważać na okularki swoje. Tak, tak. No i co, i tam jeszcze wyjdę. Dobra, zrobimy filmik z kolejnych przesnoski. Tak, trzeba go przepchać. No to ja stąd. Dobra, okej. Czekaj. Co jest? Ja już mam ten kąt. A, dobra. Czekaj, szybko, bo wiosła nie podkurzały. Dobra, ja czekaj, ja przejdę tam. Dobra. Już? Czekaj, nie, nic nie rób. A na drugą? O, tu. Wpadła tam następna, kurwa. Dobra, czekaj. O, dobra, okej. Okay. Czyli co, ty możesz już wchodzić. Tak. A ja wchodzę tu. Też mogę. Co tam się stało? O, jaki prąd! To jak, Grzybinson zdobywca, kurwa! A, tam byśmy powinni... Wiem, tylko że ja teraz muszę usiąść. Dowiedziałeś się? O kurwa. A, kurwa. Dobra, spokojnie. Robimy czas, zdejmę to. Cofniemy może, co? Co, co? Cofniemy może. Nie, odbijamy na bok. Ja jestem tu zawieszony. Dobra. Jesteś zawieszony na tyle? Dobra. Niech to szlak. No, czuję jak pod dupą to mam. O, ale... Czekaj, co ja odpycham? Nie, nie, nie. O, nie, trochę idziemy, trochę idziemy. A ty kurde, też odpychasz. A jest, a gdzie tu jest dno? O. Dobra. A jeszcze tutaj ostatnia zagwozdka. O, tu się... Nie, dupa, dobra. Czekaj, nie, dobra, dobra. Chyba się od dna. Kurwa, ale miękko. No nie. Mięciutko. Co, dasz tak? Ale daję. Czy? No bo wiesz, naruszyliśmy tę organikę. Dobra, ja idę na górę. Trochę trzymaj, trzymaj. Było. Trzymaj wiosło. Nie, nie, trzymaj wiosło. Dobra, dobra. Pójdź do tu. Kurde, z daleka to nie wydaje się jakieś nie wiadomo jakie, nie? Prawda. Trzymaj. Nie udałem się utrzymać. To była taka kurna akcja drobna. Ale takich drobnych akcji jest sporo po drodze. Okej, pozdrawiam. Ile masz lat? Dobra,
jest Międzyrzecz, samo centrum, ścisłe można powiedzieć. Tam jak pokazuję palcem, to wpływa Paklica po lewej stronie. No, za tym kościołem jest tak zwany deptak. No dobra, rynek, jak to się mówi w każdym normalnym mieście, bo u nas to jest deptak. Tak, tak, tak. To widać, że to socrealizm, no. Jak najbardziej. Tomek, i my tu za tym murkiem, za mostem na lewo. A proszę pani, chce, może ten mostek lumbarski, co to jest? Nie wiem, no trochę tak wygląda. A to chyba nie, to nie jest chyba ten. Dobry. No, dobra, generalnie od strony północnej są chmury, więc może być burza w nocy, bo też jest parno, nie? W jednym kierunku tak pokazuje, kurwa, a tu jeszcze taki widok. No jest godzina późna, jest gdzieś 7 godzina, myślę. Musimy wypłynąć z tego miasta. No wiadomo, nie? Jak to w mieście. Stalowcy, no tak, bo to jest Stilon. Klub żużlowy Stilon, to już Międzyrzecz to jest to. No, a my tam będziemy płynąć w stronę Świętego Wojciecha. Proszę? No wiesz co, tam, tam cały czas prosto, dlatego że tam jest półwysep, tak, i tam często czasami... Tam gdzie jest zamek. Tak, w te okolice, bo tam jest taki półwysep i tam ludzie często przysiadują, nie? Most Międzyrzecki. A tam nie ma sklepu, Piotrek. No ja wiem, no ale to trzeba będzie podejść. To tam trzeba postawać, tam był sklep. Ale to gdzie, pod mostem? Nie, no tam na tych schodach, nie? No, no bo sklepy są tu, no dobra, no możemy się gdzieś tu zatrzymać po prostu, pod mostem. Tak, tak, wygląda... tak, tak, no bo tam to jest sensu i drałować. No dobra, dobra, okej. Okay. Masz rację w sumie, to tutaj trzeba będzie przybić po prostu do tych kamieni, nie? No, no okej, okay. Miejmy nadzieję, że nie będzie burzy jakiejś, nie? Po tej stronie idzie ta taczka. No. Albo tam, no dobra, dobra. No zapach jest, teraz czuję jakiś taki charakterystyczny. Okej, okay, dopływamy. Czekaj, Asiuś ci pomaga do brzegu. Tam są takie słupki, można podwiązać. Tam są takie słupki, widzisz? A nie, no to jeden, tyłem zaparkujemy. Tam są takie słupki, można podwiązać kajak. A to nie użyjemy kajak do kajaka? Ja bym załatwał, no. Co? No dobra, dobra, to popilnujesz, nie? No. Dobra, czekaj. Dobra. Wylądowali w Międzyrzeczu. Wychodzimy. Dobra, zaopatrzyliśmy się w wodę i w piwo. I będziemy płynąć do Świętego Wojciecha. Zachmurzyło się srogo od północy, ale zobaczymy, no co będzie. No nic, co będzie, to będzie. I tak musimy płynąć, wyjechać z miasta, wypłynąć. I ten. I woda potrzebna jest na te złupki, no. I zobaczymy, co dalej. Dobra, pozdrawiam, zobaczymy. Dokąd dzisiaj jeszcze dopłyniemy? Plan jest taki, żeby... No na pewno poza miasto, no bo tu nie mamy co ze sobą zrobić zupełnie. Tyle. Nie? Się, no. Płyniemy, tak. Przepraszam, teraz godzina, ma pani może... Nie mam zegarka, nie okay. No tu jest miejsce, gdzie... Tak, tak. Gdzie Paklica właśnie wpływa do Obry. Ta rzeka, co w Nędworku płynie, nie? O, tutaj. Jest. No nic, złapała nas burza. Jesteśmy za Międzyrzeczem. No, w Międzyrzeczu, ale już za centrum. I zapieprzamy jak pomyleni, bo pada lekki deszcz. I musimy dopłynąć do szybko do mostu S3. Czyli nad nami będzie S3. Odcinek tam południe Szczecin. I tam będzie najbezpieczniej z tego względu, że tam jest też szeroki most, nie? Lecimy jak pomyleni, jest po 19. Zmęczenie nagle zniknęło, bo jest adrenalina. To prawda. No. I grzmi. Kurwa, trochę
średnio. Jeszcze nie pada zbyt mocno, ale się rozpędza. Nie, będzie kurwa padać. Wiatr się wzmaga, dokładnie chciałem powiedzieć. No nic, musimy grałować. To srogo. No gdzie kurwa pod drzewem? Coś było słychać. Nie, pod drzewem nie. Ale takie nie cudownie. Nie wiem, co z burzy było. Jeszcze nie. Tak. Ale to przejdzie. No, ja się optymista. To jest szum bardziej niż deszcz. No. Ale też nie jakiś super mokro. Trochę na poczyszu, nie? Może nie na początku, ale... Ja płynę. Ale nagrywam jednocześnie. No, gest. No. Czego się nie robi dla kontentu. Prawda, kontent jest bardzo droga, bo... Nikt by nie uwierzył. No. No ale będziesz wydymany kurna jak dopłyniesz. O, coś jest, dobra. Jest! Jest, jest, no. Uuu. Dobra, daj Bóg, żeby jeszcze nic nie stało przed. Mamy gdzieś z 500 metrów, no co ja pieprzę, z 300 metrów. Kurwa, ale akcja. Jeszcze dwie przyprawy po drodze. Ale pas, ile zabrakło, bo 5 minut, nie? Kurde, ratuje nas jest trójka. A jeszcze grubszych kilka lat temu jej nie było. No. Dobra, dawaj. Dobra, Jasiu, pokieruj. Dobra, to tak. Dobra. Ja pierdzie. A, sorki, sorki. Jesteśmy na DS3. O! Wiatr się zerwał. Okej, ja szybko wychodzę. O Jezu, łokieć. Szkurwa. Ja pierdzielę, ale żeśmy teraz narzucili tempo, kurwa, masakryczne, nie? A, to ja wiem, gdzie my jesteśmy. To jest droga... No, ja tu rowerem zajeżdżałem. Dobra. O, ja! Błyska, błyska. Ale tu jesteśmy bezpieczniejsi. Sandał aż mi z wrażenia zleciał, kuźwa. Ojejku. Ale zimno. Gdzie zimno? Fajny, cieplutki wiecz. Tak, tu jest ta droga. Nią wracałem nieraz z Kurska. No. Święty Wojciech, jesteśmy w Świętym Wojciechu na samym początku. Ojejku, ile tu mi zostało? 19% jeszcze baterii. Wygląda tutaj S3. O! No, tu miejscówka też widzę dla ekipy. Dobra, pozdrawiamy na razie z tego dnia. Drugiego, zakończonego naprawdę bardzo szczęśliwie. Tu jest Święty Wojciech, jest tabliczka. Co? Już jest tabliczka, Święty Wojciech. No tylko, że to początek, nie? No. Więc dobrze się wszystko złożyło, zdążyliśmy przed samą burzą, nie? Okej. Pozdrawiam. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, ale stoimy tu w trójkę pod mostem.
pogoda się strzeliła totalnie, ale cały dzień był super, więc nie ma co narzekać. A to już dobra, już mówiłem, gdzie jest pod jakim mostem, no i tyle, i czekamy. Nie może być kiepsko tego dnia, ponieważ jest już koło 20. I zaciągnięte niebo. No i nie, no, zaciągnięte niebo i nie mamy kurna za bardzo miejscówy na te. Znaczy inaczej, miejscowa noc się znajdzie, ale gorzej z drewnem i ogniskiem, bo będzie to mokre. W takim oto miejscu wylądowaliśmy. Ludzie syf ze sobą nie zabierają. Kajaki się trzymają. Wbite w ten, w brzeg. Nie przywiązywaliśmy ich jakoś, bo nie ma do czego. A tam, nie wiem, czy to będzie widać, bo to światło. O, dobra, bardzo ładny odcineczek, stąd to widać. Stąd właśnie widać, spod mostu. Dobra, na razie znowu pozdrawiam i czekamy na poprawę pogody. Relacja dalej. Chyba już może to być ostatnia, bo jak nie będzie światła, to nic nie będzie widać, nie? Dobra, cześć. Dobra, spędziliśmy pod mostem z półtora godziny. Jeszcze troszeczkę... Nie, to już drzew tylko kapie. No i jesteśmy na samym początku Świętego Wojciecha. Patrząc na mapę, na rzekę, to tam, gdzie mamy dopłynąć do takiego mostu, gdzie się zacznie już jakiś tam drzewostan taki, znaczy tu jest drzewostan, ale tam, gdzie byśmy mogli osiąść, no to jest tak co najwyżej 5 km, co najwyżej, nie? Wow, tu coś takiego fajnego wypływa. Nawet nie wiedziałem. No, pogoda się skrewiła, ale... Teraz jest okej. Tak, ale nie źle, naprawdę Bogu dzięki za te dwa dni pełnej pogody. Teraz co? Jest po 20, nie? No. Ale chyba nie. A nie, sorry, pół dziesiątej. No właśnie. No to jest 26 czerwca, no to spokojnie, to są te długie dni. W sierpniu to by wyglądało inaczej. Tak. No i mamy tam tego i tam się będziemy musieli rozbić. Trochę lipa, bo ogniska chyba już nie rozjaramy, bo będzie mokro. No dałby tam na krzywy ryj. W sumie to nie był intensywny deszcz, tylko taki średni i długo siąpiący, nie? No ale u mnie wyżywający. No tak. Czekaj, o, bo ja tylko skręcę jeszcze kamerkę, żeby sfilmować sorki. Jasio, o. Prawo, na prawo. No i to sobie pójdziemy. A teraz mocno na lewo. Widać, paruje rzeka. No, bo wiesz, bo się dużo chłodziło. No, temperatura spada około 10 stopni. Jest duża różnica. Ale jest w porządku. No dobra, w każdym razie drugi dzień wyprawy. Ze względu na pogodę cały czas w kajaku. No ale musimy to zrobić. Aha, faktycznie zgadza się, patrz, on skręca na prawo tam. To oznacza, że robimy, bo na mapie jest łuk, nie? My robimy taki łuk wokoło. Takie schody, no. No. Tak, no, tak. Tak, tak. O, chodź się parę. Tak. No i to jest taki odcinek. Byliśmy pod mostem S3. Drogi ekspresowej S3. No i to jest taki odcinek za tym. Tak wygląda mniej więcej ten. Dobra, jeszcze teraz ja trochę ci tu pomogę i wyłączę kamerę. Nie? Ile tam jeszcze tych procentów? Nie wiem, no ale dobra. Wyłączamy i zobaczymy, gdzie dopłyniemy. No, tutaj taki fajny odcineczek. W sensie tajemniczości. Nie wiem, czy będzie widać, ale paruje rzeka. Jest tak szarawo. No i dosłownie jak nie w Polsce, kurczę, robi to wrażenie. My jesteśmy prawdopodobnie na ostatnim odcinku, na ostatniej takiej prostej, która nas prowadzi do celu, do takiego mostu. I tam będziemy się gdzieś rozbijać, o ile jest tam miejsce, o którym cały czas myślę. No. No jest koło już 21, nie? Nie wiem, czy tam coś tak...
te GoPro pokażę, bo to jest taka kamerka na światło. Ale tak widzę, że chyba jeszcze coś pokażę. Prawą? Oho, czekaj. Gdzie? Nie dramatu nie ma, ja sobie zrobię przerwę na szukanie. Dobra. Dobra. Dobra, wyłączam kamerkę, tylko pokażę przeprawkę. O, coś tu leży w wodzie. No, tu się musimy przeprawić. To nasze ostatnie nagranie. Żegnamy się ze wszystkimi. Dobra, słuchajcie, jest drugi dzień wyprawy, koło 22. Zaatakował nas deszcz. Tam czekaliśmy pod tym mostem, przestało, płynęliśmy. Zaczęło znowu padać, wylądowaliśmy na jakiejś łące. Jesteśmy z... Gdzie tu macie drzwi? Tutaj, tu. Dobra, to tu macie ten, Piotrek, wyjdź no. Głowę. Kurde, Le... właśnie, na... dobra, wiesz co, ja to odbiorę zaraz. Widzisz to? Przy namiocie twoim. Tu, o. O, dobra, dobra, dzięki. I czekaj, jeszcze muszę ten... Kubki. I nie no, kubek, jeden jest kubek. No. Wody, zapałki. A, zapałki, dobra. Trzeba tak, wiesz. Z ręki do ręki. Ale zapałki mam, zapalarkę. Dobra. Ja to za... i zaraz kuchenkę biorę. No dobra, wezmę. Dobra, muszę skończyć nagranie. W każdym razie jesteśmy trochę za świętym. Gdzie funkcjonujemy? Czekaj, już kurwa nic nie widzę. No co, nie pamiętasz? Jesteśmy... tam wkładałeś chyba do, z powrotem albo do kieszeni. Do kurtki chyba. No. O, nie, dobra, święty tor. Jesteśmy za świętym Wojciechem, gdzieś z kilometr może. No jutro chcemy dopłynąć do tego jeziora Kursko. W każdym razie, no pogoda jest... To jest najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobrażałem. Rozkładaliśmy namioty w deszczu, nie? No, mokre, dużo rzeczy mokrych, tych, które nie powinny być. Ciuchy przede wszystkim. No ale dobra. Jakoś tam... O, tak jesteśmy rozbici w namiocie. Dokładnie. Siemano. Siema. No i kiepsko, no kiepska jest pogoda, ale mówię Bogu dzięki za te dwa dni, które były takie porządne. Dzisiaj się pogoda zepsuła tak na wieczór, więc jest ok. No i dobra, i zaraz w Kimano, mówię, jest koło 22 i ten, jutro zaczynamy trzeci dzień wyprawy. Pozdrawiam, cześć.